Przede wszystkim będą stały na straży właściwej relacji pacjent-lekarz. Będą broniły zarówno interesów pacjenta, jak i również interesów lekarzy. I wierzę, bardzo w to wierzę, że izby lekarskie pozwolą utrzymać czyste ręce. To jest, proszę Państwa, 3 lutego 1989 roku. Izby lekarskie pełnią rolę Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie ochrony zdrowia społeczeństwa. Są wyłonione w sposób demokratyczny, obdarzone zaufaniem. I zadaniem samorządu lekarskiego jest to, co mi bardzo zależało, krzewienie zasad etyki i deontologii lekarskiej oraz pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem tych zasad. Zarówno 25 lat temu, jak i obecnie walczymy o racjonalny system opieki zdrowotnej. Walczyliśmy i walczymy o to, by móc być wolnym zawodem. Niestety, mimo 25 lat istnienia samorządu lekarskiego, nie udało nam się tego osiągnąć. Wręcz odwrotnie, w wielu sytuacjach przestaliśmy być lekarzami. Staliśmy się, co przykro powiedzieć, świadczeniodawcami. Najważniejszą rzeczą, o jaką powinien walczyć samorząd lekarski, to według mnie walka o utrzymanie jak najwyższego prestiżu naszego zawodu. O to, abyśmy się cieszyli i byli obdarzeni pełnym zaufaniem naszych pacjentów, naszych chorych. Duch samorządu lekarskiego przetrwał. Wtedy, kiedy samorząd został zlikwidowany, to przez cały właściwie ten okres działacze Polskiego Towarzystwa Lekarskiego podejmowali działania zmierzające do restytucji samorządu. Niewystarczające, bo to bardzo nie pasowało do ówczesnego ustroju. Potem włączył się w to drugi tor, mianowicie poprzez wielki ruch, jakim była Solidarność, gdzie udało się przekonać ludzi, którzy zajmowali kluczowe stanowiska, do tego, że to się mieści w programie ogólnym Solidarności, Samorządna Rzeczpospolita, i w rezultacie stanęła ta sprawa na obradach Okrągłego Stołu i to był przełom. Wreszcie 89 rok, kiedy powstaje Komisja Obywatelska Zdrowia przy Lechu Wałęsie, który powołuje już konkretnie komitet do organizacji izb lekarskich. Wchodzę w skład tego komitetu, naturalnie przygotowujemy materiały i wreszcie jest ten okrągły stół, jest, to się popularnie nazywało, podstolik służby zdrowia. Na samym początku to dostaliśmy 2 pokoje z kuchnią na parterze na ulicy Zacisze od lekarza wojewódzkiego ówczesnego doktora Wójcika i tam zaczęliśmy działalność. No, poza tym po prostu nie było nic. W pewnym momencie pojawił się telefon i to już było coś, natomiast cała reszta no to trzeba było po prostu przynosić papier, maszyny do pisania i tak dalej, bo to dopiero bardzo powolutku szło. Na początku nie było po prostu nic. Cieszyłem się niesamowitym poparciem lekarzy, które było o wiele większe, jak mi się wydaje, niż teraz, dlatego, że samorząd lekarski był nowy, że był świeżo odrodzony i że wszyscy z tą gorliwością neofitów pomagali samorządowi i zarządowi izby lekarskiej. Ja bardzo sobie to cenię i bardzo miło to wspominam. Ja bym tutaj 3 takie osiągnięcia wymienił, które uważam za największe i takie, które zostały na ogólnopolskiej także arenie przyjęte. Myślę, że pierwszym to było powołanie
pierwszego w Polsce rzecznika praw lekarza. Został powołany przy Izbie Krakowskiej. Drugim takim niewątpliwie zdarzeniem, które się również w całej Polsce odbiło, to było sformułowanie Karty Praw Lekarza i opublikowanie jej. I to również było takie zasięg ogólnopolski. Natomiast trzecie, myślę, najistotniejsze z tego, które się udało w ostatnim dniu mojej kadencji, to była zmiana ustawy o izbach lekarskich, dzięki której stworzono ciągłość historyczną pomiędzy izbami lekarskimi działającymi w Polsce przedwojennej, w Polsce tuż powojennej, a izbami odrodzonymi. No dzięki temu w tej chwili obchodzimy nie tylko 25-lecie naszej izby, ale także mamy prawo do historii, która się zaczęła za najjaśniejszego pana w XIX wieku jako zachodnio-galicyjska izba lekarska. Obchodząc 25-lecie, nie możemy zapominać o tym, że nasza krakowska izba lekarska cieszy się już ponad 120-letnią tradycją, bo przecież została założona już w XIX wieku. A jej prezesem został jeden z najwybitniejszych krakowskich lekarzy, pediatra, profesor Maciej Leon Jakubowski. I z tej tradycji chcemy dzisiaj czerpać to, co najważniejsze. Bo chyba każdy lekarz życzyłby sobie tego prestiżu i szacunku, jakim cieszyli się lekarze w tym czasie, w okresie przedwojennym. 25-lecie odrodzenia Izby Lekarskiej to okres podsumowań, okres refleksji, jak to często bywa w małżeństwie z 25-letnim stażem. Są to te dobre chwile, dobre momenty, ale te, o których woleliśmy też i zapomnieć. Bilansujemy więc te dobre wydarzenia i te negatywne. One bowiem dają prawdziwy obraz małżeństwa. One ukazują 25 lat naszej samorządności. Myślę, że te pozytywne zjawiska górują nad tymi, których nie udało się zrealizować. Z optymizmem muszę zauważyć, że przez te 25 lat udało się dokonać wiele rzeczy na rzecz naszego środowiska. Jest dużo spraw, których pomimo uporczywej walki z naszej strony nie udało się jednak zrealizować. Jak choćby przejęcie kształcenia ustawicznego i podyplomowego, czy też ograniczenie biurokratyzacji naszej lekarskiej działalności. Mam jednak nadzieję, że nasi następcy uporają się z tymi problemami, a kolejne 25 lat samorządności lekarskiej będzie się mógł pochwalić dalszymi sukcesami na rzecz naszego lekarskiego środowiska. W kwestii marzeń i planów to prywatnie nadal zamierzam pozostać chirurgiem. Jako prezes chciałbym, aby adres Krupnicza 11 stał się prawdziwym domem dla wszystkich lekarzy naszej izby. Aby każdy z nas mógł tutaj się czuć jak u siebie w domu. Abyśmy stanowili jedną wielką krakowską rodzinę lekarską.